cześć wszystkim. Dzisiaj taki mój magiczny trójkąt, jeżeli chodzi o moją okolicę, a mianowicie Palmiarnia Gliwice, Śląski Ogród Zoologiczny oraz Egzotarium Sosnowiec. Jeżeli chodzi tu o Śląsk, no to jest to chyba w aglomeracji górnośląskiej, zagłębiowskiej, najciekawszy taki trójkąt dla akwarystów, który znajduje się, każdy obieg niedaleko siebie. Bo Palmiarnia Gliwice ma już wiele, wiele lat. Przechodziła remonty, modernizacje. No i dzięki temu dostaliśmy bardzo fajne akwaria, bardzo ciekawe zbiorniki. Poza tym trochę gadów się tam znalazło ostatnimi czasy oraz owadów, więc bardzo fajny obiekt, który nie jest drogi. Jednak w tym przypadku, jeżeli chodzi o transport, no to tu wygrywa niestety transport kolejowo-miejski, bo tam zawsze jest jakiś problem z parkowaniem. W Gliwicach, w okolicy Palmiarni, człowiek musi się trochę naszukać, żeby auto postawić. A następnie Śląski Ogród Zoologiczny, który ma w swoich zasobach sporo ryb. Jeżeli chodzi o akwarium w Zoo Chorzowskim, to jest to akwarium, które ma już swoje lata. Jest to budynek i cały właśnie świat akwarystyki jest już przestarzały, jak dla mnie. Ludzie, którzy tam pracują, robią co mogą, no ale czasu nie oszukasz. No te zbiorniki nie są jakieś tam rewelacyjnie wielkie. Tu na pewno, poza tym, że są fajnie zorganizowane, fajnie stworzone, to na pewno przydałoby się stworzyć nowy właśnie pawilon akwarystyczny w tym ogrodzie zoologicznym, ale i tak jest warty obejrzenia. Jak samo jak cały ogród zoologiczny, który cały czas przechodzi metamorfozę. Są budowane nowe wybiegi duże. Aktualnie mają przebudowę lwy. Nowy wybieg dostaną. I można ciekawie spędzić czas. Poza tym w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym już od jakiegoś czasu istnieje pawilon lasu deszczowego, no, który też się może pochwalić bardzo ciekawymi zbiorami samych owadów, płazów i innej gadziny, który warto odwiedzić, bo obiekt bardzo fajny, bardzo fajnie zaaranżowany. Może nie jest jakiś tam super, hiper wielki, ale na pewno bardzo ciekawy. I to coś nowego dla miłośników zarówno akwarystyki, jak i terrarystyki. Trzecim obiektem, który na pewno robi wrażenie zarówno pod względem zawartości, jak i ceny dla niektórych. Dla mnie cena nie jest jakaś tam wygórowana, chociaż z Sosnowca nie pochodzę, więc nie płacę mniej. No ale nie chodzę codziennie ani co tydzień do egzotarium, więc taką cenę mogę przełknąć raz na jakiś czas. No tutaj mamy całkowicie nowy obiekt z super właśnie strefą różnych roślinności. Pawilony są fajnie podzielone między sobą. Mamy tam różne strefy roślinne, różne strefy, jeżeli chodzi o klimat, trochę zwierząt,
na wybiegach, trochę gadów za szybą. No, następnie na pewno największe chyba wrażenie robią zbiorniki, które znajdują się na samym początku tego całego obiektu, akwaria i teraria, które naprawdę są fajnie zaaranżowane. Duże, ciekawe zbiorniki. No, obiekt, który na pewno jest dużą konkurencją dla palmiarni gliwickiej. Jednak poprzez swoją cenę na pewno nie jest jej w stanie zagrozić. Bo tutaj całkowicie inna powierzchnia, inne ceny sprawiają, że zarówno jeden, jak i drugi obiekt są dość atrakcyjne dla zwiedzających. Chociaż egzotarium podobno jest dla niektórych za drogie. Mogę w to uwierzyć, ale jak powiedziałem, ja codziennie, co tydzień, co miesiąc nie chodzę tam, więc cena nie jest taka zła. A warto tam zajrzeć przynajmniej raz, bo zbiorniki mają bardzo fajnie zaaranżowane. Bardzo fajne na początku, przy wejściu mają staw z karpiami koi. To jest chyba najważniejszy i najfajniejszy punkt dla dzieciaków, bo ryby podpływają, nauczone karmienia z ręki. Mamy tam też fajne formikarium, jedno, drugie z mrówkami na samym początku. Trochę zbiorników z płazami, bardzo ciekawych, trochę gadów. Obiekt bardzo ciekawy. No jeżeli chodzi właśnie o mnie, o aglomerację tutaj, są to, jeżeli chodzi o akwarystykę i terrarystykę, trzy takie najfajniejsze miejsca, no, które w ciągu lata są odwiedzane przez naszą rodzinę po kilka razy. Szczególnie ogród zoologiczny i palmiarnia. No, tutaj najszybciej nam dojazd trwa. Jeszcze możemy pospacerować po okolicy. Na pewno bardzo fajną alternatywą jest egzotarium. No i tereny przylegające do niego, które warto odwiedzić właśnie latem. Bo spacer po okolicy też jest bardzo fajny. No a zimą zarówno palmiarnia, jak i egzotarium. Fajna odskocznia od ewentualnego chłodu, śniegu albo deszczu. Podjechać, jest gdzie pospacerować i odetchnąć w przyjemnym środowisku. No tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do następnego. Hej!